Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy Harry Potter i Zakon Feniksa. I tak moi drodzy, sobie najpierw spojrzyjmy na informacje, znaczy postęp w grze, co nie? Tak, mamy 39% już. Punktów mamy 500, no tak średnio. Odkryto w Hogwarcie, 11% odkryliśmy. Hasła portretów 25. A, bo ja przecież rzadko co nie chodzę tymi portretami. Bo wiecie, trudno zgubić się, nie? W tym zamku. Tutaj mamy jeszcze odkryte duchy 1 z 4. Serio? Aha, dobra. Odkryte latające stworzenia. To co to jest? Na przykład. Nie wiem co to może być jak. Nie wiem. 2 na 5. Dobra, mniejsza o to, nie wiem co to w ogóle są te latające stworzenia. Spotkane postacie, 53? Wow! Pokonani gracze z szachów czarodziejów. Zero. Pokonani gracze eksplodującego durnia? O kurde, tego, ej, tego było mniej! What the fuck? Pokonani gracze gargulek, zero. Zalezione rzeczy luny, zero. Zalezione paczki, 3, o proszę. Zalezione figury szachowe, 4. Tu mamy jeszcze znalezione plakietki czarodziejów. Zero. A jak? Znaleziono... Co? Ślady zwierząt 1? Odkryte... Insygnia Hogwartu. 4? Co to w ogóle są te insygnia? Dobra. Wysprzątany Hogwart. 12. No może być. I rzucono wszystkie zaklęcia obrony pojedynczej potyczce 4 na 6. No, może być też. Aha, i tu kończy wszystkie zadania nauczycieli. 4 na 4, to to było, powiem, zakończyliśmy w poprzednim odcinku, dobrze mówię, czy jeszcze poprzednim? Chyba dwa odcinki temu, ale nie pamiętam już. A, i tu najlepsza ocena za wszystkich przedmiotów 0 na 3. Okej. No, powiem wam, że tak średnio, co nie? Dobra, i co tu mamy teraz? Czekajcie, co w ogóle musimy tu zrobić, bo ja... Za bardzo nie pamiętam. Czekajcie, coś tu chcieli. O właśnie. Uciszanie Umbridge zrobimy sobie teraz. To też tak samo. To samo, tak? Dobra. Dobra, utrzymy to Umbridge. Bo przecież ona, wiecie, jest tym głupim dyrektorem w Piruny. Znalazła w Piruny. Dumbledore to Dumbledore, co nie, mógłby być, kurczę, ale ona, no, sobie chyba jaja robią, co nie? W filmie też tak, przypominam sobie, że w filmie chyba też tak było, ale powiem wam tak, że ja... Hej, Harry, tu jestem! What? Gdzie ty jesteś? Co ty chcesz ode mnie? Widzę ciebie, kurde. Chyba widzę ciebie, Boże. Ty ślepa jesteś jakaś... Chodźmy na następną lekcję. Co ty chcesz ode mnie? Mam wiadomość od bliźniaków. Jaką wiadomość? Fred i George pochowali kieszonkowe bagna w korytarzach. Mamy je odpalić. Jedno bagno jest nad nami. Musimy je jakoś sprowadzić na dół i rozłożyć na środku korytarza. Trzeba zająć się tym bagnem. Co mam zrobić tu? Wiecie co? Nie mam zielonego pojęcia, co mam tu zrobić. Dobra, kurde, spadaj, kurde, na razie. Ja z tobą nie gadam. Ojej! Ja wolę sobie to najpierw zrobić. Wypadź już mi stąd, głupia Luna. Dokąd idziesz, Harry? No twojej starej! Boże! Dokąd idziesz? No kolejny będzie się czepiał! No Boże! Hej, Harry! Co? Muszę serio to robić teraz? Oh my god! Wypadł mnie stąd. A co z tym bagnem? W dupę se wsać, można tak... No kurde, co mam tu zrobić? Jakie tu zielonego pojęcia nie mam, jak ja mam to w ogóle co zrobić tu? Ja pierdzielę, no mam już jej dość, mam już jej dość tej Luny! Co mam w ogóle zrobić tu? Zielonego pojęcia nie mam! What the fuck? Mam nadzieję, że Umbridge zabroni Gryffindorowi wszystkiego. Czas najwyższy. Ej no. No kurde, jak ja w ogóle tam wejść mam? Hej, Harry!
Kurde, tędy chciałem wejść, debilu ty mały. Rudy debil, Boże. Jezu, mam dość już tego. A chwila. Chwila, no panie, chwila. Mam. Wingardium Leviosa. Oj. Za mało ławek. A to mogę wziąć? Nie mogę wziąć, dobra. Czekajcie, a może mam tu wejść? X-y muszą coś oznaczać. X-y? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Kurde. A gdzie w ogóle są X-y? What the fuck? Chwila, gdzie jeszcze jakaś ławka jest? Kurde. Te X-y muszą coś oznaczać. Może muszę to posprzątać. A, no, tak mi się wydaje. I co teraz? Aha, woda. Naprawiłem wodę. Brawo. No i co teraz? I co teraz, kurnia? I co teraz mam zrobić? No i co? I co? I dupa. Tu się nie da wejść. Tu się da wejść? Nie da się. Czekajcie, spróbujemy tu Fred wejść. Fred i George użyli systemu flag do oznaczenia, gdzie co umieszczać. Ej, dobra, ale jak mam tu wejść? Lol. Kurde. Ale jakie flagi znowu? Lol. Czekajcie, gdzie ja muszę w ogóle te ławki rozstawić? No ludzie. Akcjo! Nie akcjo, kurnia. Wingardium Leviosa. Brawo, Harry, brawo. Oj, przepraszam, Luna. Oj, przepraszam. Nie wiem, tu postawić tę ławkę, kurde, nie mam zielonego pojęcia, powiem wam. Kurnia. Czego by tak ładzita tu? Kurde, nie wiem. Wiecie co? Czekajcie. Tak? Tak zrobimy. Tylko nie wiem, czy będę mógł teraz, kurde... Chyba będę mógł czytać tutaj, żeby... od tamtego miejsca zacząć z powrotem, od tego kanionu, czy jakoś tak. Mam nadzieję, że będę mógł zacząć, ale wątpię. Bo na razie nie chcę się tym zajmować. Wolę te takie najłatwiejsze, co nie zrobić. A później co? Zobaczymy. Bo tego na razie nie chcę robić, wiecie? Tylko nie wiem, gdzie mi się gra zapisze. Dobra, może być, okej. Na razie z tobą nie będę gadał, głupia Luno. Powiem wam, że ona, kurde, jest głupia jak mój but. Nie, serio, powiem wam, że ona jest trochę pizgnięta. Ta Luna. W ogóle, nie wiem jak była ona w filmie. Kurde. A ja myślałem wejść na górze. Hej, Harry! Wypadł mnie stąd, głupia babo, kurde, znaczy dziewczyno. Mam cię dość. Spadaj. Nie mam czasu. Nożesz w mordę jeździa, kurde, no. Spójrz na Potiego. Jego jedyni przyjaciele to król Wieprzlej i Szlama. Boże. Harry! Hej, Harry! To jestem! Boże! I co z tego? Aba! Ile razy będziesz jeszcze do mnie mówić, głupia dziewczyno? Mam cię dość! Harry! Beka z Lony! Beka! Hej! Tu jestem! Nie mogę już! Zaraz się roześmieję i co będzie? Hej, Harry! Kur...
kurde, dziewczyno, nie denerwuj mnie, bo cię... Bo wezmę czar Wingardium Leviosa i cię do wody wrzucę. Miło ci będzie. Kurde, co mam z tym zrobić, z tym głupim zatapianiem dziedzińców, no. Mam nadzieję, że wkrótce aresztują Dumbledora. Mam wiadomość od bliźniaków. Że jesteś głupia jak śmut. Fred i George pochowali kieszonkowe bagna w korytarzach. Mamy je odpalić. Jedno bagno jest nad nami. Musimy je jakoś sprowadzić na dół i rozłożyć na środku korytarza. Trzeba zająć się tym bagnem. Głupia Luna w piruny. Jeju. Dobra, tylko jak mam tam wejść do jasnej piruna? A! Po czym mam wejść? No ludzie! No w mordę jeża, w piruny! Kiedy nie wiem, co mam tu zrobić? Ja pierdziule! Reparo! Wkurza mnie już ta dziewczyna! Dobra, chwila, pozastanawiamy się. A jak mi się uda, to będę miał... Gdzieś te będę miał misję, co nie? Czekajcie, może tu gdzieś muszę naprawić coś, ale nie wiem, kurde, nie mam zielonego pojęcia, powiem wam szczerze. No, nie to. Dobra. No dobra, tu już mam zrobione, ale... Co mam tu zrobić w ogóle? To jest pytanie moje, w piruny. Jeszcze ta głupia kamera w piruny z takiego wzięta. Z takiej... Z dupy wzięta, co nie? Fred i George musieli postawić tu ten znak z jakiegoś powodu. Jaki znak? Boże. No dawaj. No Harry, dawaj, postaw tę ławkę. Brawo. Nie brawo. Akcjo! Depulso! Nie depulso, srepulso. Wingardium Leviosa! Brawo. Czekajcie, gdzie ja muszę tę ławkę postawić? Ludzie. Nie tak miało to być, kurde. O tak. No i nie udało mi się. Czego te ławki tutaj mi się ustawiły, dobra. No wejdź po tym. No i co? I co mam tu zrobić? No i dupa. Co mam z tym zrobić? Nie mam zielonego pojęcia. Ludzie. Kurde. Tu też nie mogę wejść. Tu też nie mogę wejść. Kurde. Fred i George użyli systemu flag do oznaczenia, gdzie co umieszczać. No dobra, tylko... Jak ja mam tam wejść do tej wieży w piruny? Kurde. Czekajcie, może tu gdzieś jest ten wejście. Chwila, tam coś jest. Fred i George musieli postawić tu ten znak z jakiegoś... Boże! Powodu. Wiem! Kurde, tylko jak mam te ławki znaleźć kolejne? Boże! Chwila, tu... Tu muszę wejść. Jak mam Fred wejść po tym? Fred i George musieli postawić tu ten znak z jakiegoś powodu. No! Jak ja w ogóle tu wejść mam? No i dupa. Czekajcie. No ludzie. Te muszą coś oznaczać. No tak, tylko co? Kurde, mać. Zróbmy górkę z rzeczy. Jak z rzeczy? Kurde, jak z rzeczy? Boże. Akcjo! Sracjo, kurde. Górkę, ale... Ciekawa jestem, czy te... Ja pierdzielę. Tak też, nie? No kurnia, jak ja mam tam wejść? No kurde, Hermiona gdzie się... Pchasz. Ja pierdzielę. Boże. No. Harry, gdzie ty jesteś? Użyli systemu flag do
gdzie co umieszczę. Ja pierdzielę, nie wierzę, nie wierzę. Kunia, gdzie mam wejść w ogóle? Jezu, nie mam zielonego pojęcia, jak mam tą misję zrobić. Falerno. Miałem co innego. X-y muszą coś oznaczać. Depulso! Ja pierdziule. Tutum tum rum. Tutum tum tum. Czekajcie. Ale nie. A masz. Zaraz dostaniesz. Kurde. Oj, Hermiona, nie w ciebie miałem trafić. No, puść to! Dobra, no, ale okej, dobra, ale... Aha. Kurde, jak ja mam to przejść? What the fuck? Wiecie co? Nie wiem. Zaraz się za chwilę widzimy z powrotem. Muszę użyć poradnika. Niestety. Okej, dobra, witam was z powrotem i... Tak, chwila. Bo tu... A, tu mamy, kurczę, X. Dobra, mam już. No, Wingardium Leviosa. Ja pierdzielę. Wingardium Leviosa! Czekajcie. Dobra. Super. Teraz możemy wejść na dach. Tylko po co? Bagno. Na dachu jest bagno. Aha, tędy! Wiecie, czy ja tego nie zauważyłem wcześniej? Kurde, beka pojebam. Harry, jesteś nie tylko odważny, ale i sprytny. To co teraz? Dach jest w tym miejscu uszkodzony. Musimy go naprawić, aby przejść. Naprawiłem już. To musi być w tej wieżyczce. Musimy rzucić redukto na te płytki na... Redukto, czekajcie, czekaj, ja muszę sobie przypominać te kurde wszystkie. A redukto to będzie... Aha, okej, okay, dobra. Żeby dostać się do tego zanurzonego pudełka. Jest! Kazali ułożyć bagno na środku korytarza. Czyli musimy stąd. Wingardium Leviosa! Gdzie muszę zrobić? Gdzie? Co? Depulso! Nie depulso. Akcjo! Uwaga! Musimy położyć pudełko na środku korytarza. Zgaduję, że to pudełko musi iść na tamten X. Tak, upuść je tutaj. Teraz musimy się odsunąć i rzucić zaklęcie redukto czy incendio, żeby odpalić bagno. Postawmy pudełko na X-ie. No już postawiliście. Ja pierdzielę, nie wierzę. Co za ludzie. Nie redukto. Czekajcie. Jak zwykle muszę się pomylić wszystkiego. W pieruny. Tak, dobra, teraz już dobrze mam. Nie! Pudełko. Redukto! Mam, dobra, mam już. Oj, 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 ile tego tu jest? O kurde, zasłoniło nas normalnie. Spoko! Fajnie to wygląda! Zawaliliście, normalnie? Musisz przyznać, że Fred i George znają... Oni pochowali pudełka nie tylko w tym korytarzu. Musisz je znaleźć i odpalić. Ja cię kręcę. A ja zostanę tutaj i poczekam na zwodnik. Lolo. Gdzie mam iść dalej? Kurde, nie mam zielonego pojęcia. Ja nawet nie wiem, gdzie mam iść w ogóle teraz. W porządku? Gdzie mam iść dalej? Mów do mnie jeszcze.
No dobra, okej, czekajcie. Czekajcie. Chwila. To teraz możemy już iść. Bo tu nie widzę tego. Tej luny. Luna. Nie ma, co nie? Dobra, tu idziemy do tych. Siemanko. Siema. I czego się pchasz? To szpiruny. No ludzie. Dobra, tu idziemy do tej. Do Padmy Patil. I do tej. Tutaj. A kimże ty? Aha. To się stało się, Din Tomasie. Co się stało? Sobie myślę, że jak zepsujemy zegar wieżowy, Umbridge nie będzie mogła na czas zacząć lekcji. Ale jak to zrobimy? On jest ogromny. Proste. Poprzestawiamy kilka kół zębatych i zegar zwariuje. To genialny pomysł, Harry. Dobra, do roboty. Naprawdę nie mogę pomóc. Nie, będąc prefektem. Ale gdybym miała stać na dziedzińcu i się rozglądać, w zasadzie nie robiłabym nic złego, prawda? Daj znać, jak skończysz. Ron, dobra. Ty też jesteś prefektem! Najpierw zegar musi chodzić do tyłu. Musimy przesunąć tam wszystkie koła. Dobra. Tylko jak mam to zrobić? Poker śmierci. Tylko jakim to zaklęciem? Dobra, chwila. Jak mam wejść tam na górę? Hej, Harry! Chodź, Harry! Pora zająć się zegarem. Ale ja idę na górę! No co za idiota, ja pierdzielę. Serio? Nawet nie wiem, którym zaklęcie mam to, kurde, zrobić. Lol. Czekajcie, lista za... nie to! Lista zaklęć. Reparo może. O! Reparo. Nie, chwila. Redukto. Nie da się? Wingardium Leviosa! Które? Oj! Popierdutnie jeszcze. I co ja jeszcze teraz muszę zrobić? Tam to dużo chyba. Nie da się. Czekajcie. Nie tak, kurnia. Czekajcie. Szybciej, wyjmij je. Czemu? To jest super. No. No. Nie, źle. Do góry. Nie, kurde, nie tak. Jezu! Niektórzy z nich są kompletnie bezużyteczni. Wystarczy wymienić McGonagall i Hagrida.
O Boże! Ja pierdzielę, jakie to spojrzałem. Jezu! Nerwujące. O tu! Boże! Kurde, jakie to wkurzające jest, powiem wam. O, dobra, mam. Dobra. Ja pierdzielę. Serio? Boże. I co? Dupa. Do góry i... Boże! No i dupa. Nie! To zostaw. Nie te! Nie to! W piruny! Do, kurde! LOL! Jakie to głupie jest, powiem wam. Tam na górze nic nie było. Dobra. Dobra, pięknie. No tu! Boże, czemu on tak jest? Kurde no! Wesley jest naszym królem! Zawsze puszcza kafę! Kurde, no nie wierzę. O ludzie! Serio? Czemu on tak się kurde robi? LOL! Czemu ja tego koła nie mogę włożyć normalnie? Boże! Kurde, tego koła nie mogę wsadzić! No cholera jasna! Jezu, serio? No i wsadź to koło tu normalnie! Boże! Czekajcie chwilę, ja muszę sobie wlać picia, bo... Kurde, jak mam to zrobić? LOL! Kurde! A może odwrotnie? Czekajcie chwilę! Ale nie! Kurde, nie wiem! Wierzę, że Potter wciąż się tu pokazuje. Jezu! Wkurza mnie już. Wingardium Leviosa! Boże, wkurzają mnie te koła zębate! O Jezu! No bez kitu. Boże! Dobra. Co jest z tym? Czemu nie chcę tam wejść? Kurnia! Bez kitu! No bez kitu! Boże! Wingardium Leviosa! Kurde! Wkurza mnie już to zaczyna! LOL! Serio! No weź te koło! Dawaj tu. Albo tu może, do góry. Muszę wysłać 30 listów. No. Tak, czemu nie? No i co teraz? Zagramy później w szachy czarodziejów?
Hej, wracaj! No chodź, co? Harry. Pora zająć się zegarem. No przecież zrobiłem już ten ze... Aha. A, już wiem. Dobra, źle. No wyjm ten zegar, no. No wyjm ten zegar, kurnia. Wingardium Leviosa! Już wiem, do góry. Kurde! Za mnie już to. Jezu! Czemu on tutaj chce? Kurde, wkurza już mnie to. Kurde! Nie denerwuj mnie, głupia gro! Spiruny! Wkurza mnie już to! No dobra, okej, okay. No tutaj jest wszystko dobrze. Ale co mam tu zrobić? Kurde, nie mam zielonego pojęcia. Nie to! No w tą stronę się odwróć. Kurde, nie mam zielonego pojęcia. Hej, wracaj! Kurde, zamknij już się! Pora zająć się zegarem. Boże, jeszcze ten zegar felerny, w pieruny. Kurde, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, co mam z tym zegarem zrobić. Kurde. Nie mam zielonego pojęcia, powiem wam. Kurde, nie wiem. Widzimy się w kolejnym materiale, cześć.